niedzielę. Nazywam się Asia Kowalska i chcę wam powiedzieć o tym, co Jezus zrobił w moim życiu. Nie obchodzi mnie, że słyszałeś o Jezusie w kościele katolickim. Nie obchodzi mnie, że twoja babcia opowiadała ci o Jezusie. Nie obchodzi mnie, że być może z mamą klękałeś wieczorem do modlitwy i odmawiałeś zdrowaś Mario. Ja byłam jedną z najbardziej zagorzałych katoliczek w ogóle, jakich spotkaliście na swojej drodze. Odmawiałam mnóstwo w ogóle jakichś różańców. Chodziłam na pielgrzymki i takie pierdoły w ogóle, a teraz przeklinam to w imieniu Jezusa. Kiedyś myślałam, że religia mnie uratuje. Kiedyś myślałam, że jak odmówię różaniec, jak pójdę do spowiedzi, jak przyjmę komunię świętą, to będę mogła w ogóle coś sobie osiągnąć u Boga. Myślałam, że pójdę do nieba przez to, że robiłam te religijne pierdoły. A teraz w ogóle wiem, że jedyną drogą do nieba jest przyjęcie Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Nie ma innej drogi. Jeżeli myślisz, że uratuje cię różaniec, to jesteś w błędzie. Jeżeli myślisz, że klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, klęczysz przed Bogiem, jesteś w błędzie. Niechaj będzie przeklęty przed Najświętszy Sakrament. Niech religia w tym kraju będzie przeklęta. Ludzie, ja wam mówię o żywym Jezusie. Nie mówię wam o tym białym opłatku, który jest w kościele. Nie mówię wam o jakiejś popierduce, która jest znana w naszym kraju. Mówię wam o Jezusie, który realnie zmienia życie. Moje życie zmienił. Ja kiedyś próbowałam się zabić, jak miałam 15 lat. Miałam dość tego życia. Później znalazłam sobie taki sposób, że znalazłam jakąś tam wspólnotę katolicką. Nawet fajnie z nimi było, więc generalnie tam zostałam. Ale potem zaczęłam dorastać i znowu zmieniłam swój jakiś tam sposób na życie. Bo tamto to był tylko sposób na życie. To nie miało z Bogiem nic wspólnego. Zaczęłam imprezować. Zaczęłam w ogóle chodzić po klubach. W moim życiu pojawiły się narkotyki, pojawiły się nielegalne relacje z chłopakami, które nigdy nie miały prawa w moim życiu zaistnieć. A dzisiaj jestem tu i mówię wam o Jezusie. I chcę, żebyście mnie posłuchali. Chcę, żebyście przyjęli Ewangelię do swojego życia. Jezus was do niczego nie może zmusić, ale to wam powinno zależeć. To wam da to... To wam zrobi dobrze to, że uwierzycie w Jezusa. To wy będziecie mogli pójść do nieba. Jezus jest ze mną, Jezus jest we mnie. Jeżeli myślisz, że Bóg zsyła na ciebie jakieś tam choroby czy cokolwiek, żeby cię wypróbować, czy jakieś inne pierdoły, to wiedz, że jesteś w błędzie. Kościół katolicki kłamie i chcę to głośno powiedzieć. Ponad 10 lat chodziłam regularnie do tej pierdoły. Ponad 10 lat chodziłam i odmawiałam różne w ogóle bezsensowne modlitwy. Tylko wcześniej nie wiedziałam, że to nie ma sensu. Wcześniej nie wiedziałam, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. A teraz wiem i mogę w swoim życiu stawać w prawdzie. Mogę zamiast różańców i takich innych głupot po prostu być z Bogiem. Teraz mogę mieć z Nim relacje na nowo każdego dnia. Teraz mogę zbliżać się do Niego. Teraz wiem, że On jest we mnie. Teraz wiem, że On zmienia moje życie. Nie myślę więcej o czymś takim jak samobójstwo. To w ogóle mnie już nie dotyczy. W ogóle to ja mam trochę wyrąbane, wiecie? Tak wam się przyznam. Bo czuję się tak wolna w Bogu. Czuję się w Nim tak szczęśliwa. Każdego dnia coraz bardziej. Każdego dnia coraz mocniej. Jezus zmienił moje życie i zmienia je każdego dnia. Jeżeli chcesz, twoje życie może zostać zmienione. Jeżeli chcesz, religia może zamienić się w prawdziwego Jezusa. Jeżeli chcesz, śmierć może zostać zamieniona w życie, a kłamstwo w prawdę. Jeżeli tylko chcesz.